Ten film powstaje po to, aby mieszkańcy miast i wsi mogli zobaczyć hodowlę zwierząt futerkowych w Polsce. Chcemy uczynić ogrodzenia przezroczystymi. Chcemy, aby obrazy te na stałe zagościły w społecznej świadomości. Obrazy, w których zwierzęta traktowane są z należytym szacunkiem. Okres wakacyjny to czas intensywnego wzrostu młodych norek, dlatego karmienie jest takie ważne. Zwierzęta mają zawsze dostęp do świeżej wody i karmy. To są silosy do przechowywania karmy. Zostały one zaprojektowane specjalnie na potrzeby naszej fermy. W pomieszczeniu, w którym one się znajdują, panuje temperatura w granicach 0 stopni po to, żeby zachować odpowiednie wartości odżywcze i jakość przechowywanej karmy. Każdego dnia na fermę dostarczana jest świeża i gotowa karma. Jest ona przewożona specjalnie do tego celu przystosowanymi samochodami. Właśnie teraz, w okresie odchowu młodych norek, w skład karmy wchodzą głównie odpady rybne oraz drobiowe, wzbogacone o witaminy i minerały. Odpowiednie zbilansowanie karmy właśnie w tym okresie zwiększa kondycję, wzrost i odporność zwierząt. Po każdym rozłożeniu paszy karmiarka jest dokładnie umyta. Jest to jeden z elementów zachowania odpowiedniego dobrostanu zwierząt na fermie. Po 6 tygodniach i zakończeniu okresu laktacji młode zwierzęta przenoszone są do osobnych klatek. Każda klatka wyposażona jest w automatyczny system pojenia z dostępem do świeżej wody. Natomiast na większości dużych ferm jest ona dodatkowo filtrowana, aby zapewnić zwierzętom jak najwyższą jakość. A odpowiednio zbilansowana karma podawana jest kilka razy dziennie. Warto wspomnieć, że po przesadzeniu młode norki są już zaszczepione na nosówkę i mogą zacząć samodzielne życie na fermie. Klatki są tak skonstruowane, aby zapewnić zwierzętom bardzo dobrą wentylację. Jest to wysokiej jakości siatka, specjalnie produkowana do tego celu. Klatki ustawione są rzędami, są zadaszone, aby chronić zwierzęta przed opadami atmosferycznymi, jak i nasłonecznieniem. Nieodłącznym, strukturalnym elementem każdej fermy jest dbanie o dobrostan zwierząt. Prawo szczegółowo określa zasady funkcjonowania ferm zwierząt futerkowych w Polsce. Chodzi o wymiary klatek, zasady karmienia czy opiekę zdrowotną nad zwierzętami. Wszystko to zapewnia odpowiednie warunki do życia zwierząt. Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych to rzeczywistość polskich ferm. Zapewnienie zwierzętom humanitarnych warunków przez wszystkich hodowców to nie tylko obowiązek z etycznego punktu widzenia. Wywodzi się to z tradycji polskiej hodowli, z tradycji, która trwa już 85 lat.